więc siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepaników tak jak zawsze. I witam was ponownie w serii Najśmieszniejsze Uwagi Szkolne, gdzie to dowiadujemy się, jak bardzo można przekroczyć limit głupiej uwagi, jaką nauczyciel może nam wystawić. A u nas te limity są jakby bardzo wysokie, no. Także tak jak zawsze, tak i tym razem będę czytał wasze komentarze spod ostatniego odcinka z tej serii i zobaczymy, kto dziś dostanie miano, nie wiem, z najgłupszego komentarza w odcinku. Ktoś chce to zdobyć. Ale tak jak zawsze, tak i tym razem życzę wam miłej zabawy. Życzę wam wesoło spędzonych kolejnych ponad 10 minut zabawy razem ze mną. Także zapraszam już was do pierwszej uwagi w dzisiejszym odcinku. Stryk. Raz dostałam z koleżanką uwagę. Dziewczyny na języku angielskim przystawiły ławki. Na prośbę, by je odsunęły, powiedziały: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Chciałam być kreatywna. No, byłaś kreatywna, ale też głupia. Bo to wiadomo, że ci na dobre nie wyjdzie. Przecież pamiętajcie zawsze, ja wam to będę powtarzał, bo już jestem tego przykładem, mam doświadczenie. Walka z nauczycielami to walka z wiatrakami. Nie walczcie z nauczycielami, to nie warto. Nawet jak mają cię za to lubić koledzy w klasie. A myślę, że to jest niewarte tego, żeby pan z fizyki cię co lekcję brał do odpowiedzi, i że, bo ty nie umiesz fizyki i tak i dostajesz jedynki cały czas, a potem ledwo zdajesz do następnej. Oj, a to ja przecież... Dodam jeszcze tylko szybko, że jeżeli masz jakąś uwagę śmieszną, która według ciebie idealnie nadaje się do tego odcinka, to mój drogi, pisz ją już teraz, póki pamiętasz, poniżej, ponieważ będzie więcej odcinków z tej serii. Także jeśli chcesz być na odcinku, pisz komentarz poniżej z uwagą jakąś śmieszną. Moja uwaga. Uczennica poprawiła mnie, gdy zrobiłam błąd. XDDD. Chyba, no i tu chyba wiecie, co muszę powiedzieć, nie? Jakby się tego wymaga. Samo krzyczy aż i to jest silniejsze ode mnie. Czy to już jest przestępstwo? Czy nie można zwrócić uwagi starszej osobie? Że starszej od ciebie, że niby autorytet ma większy. Okej, okay, jest nauczycielem. Okej, okay. Znaczy zależy też, jakie zwróciłaś tą uwagę, bo jeżeli to była taka chamska uwaga w stylu nie mówi się dzieciorom, tylko dzieciom, analfabetko, no to jak tak powiedziałaś, to się nie dziwię, że była uwaga. Ale jeśli była to zwykła zwrócenie uwagi, że zrobił błąd nauczyciel, to pasuje tu. Czy to jest przestępstwo? Pasuje. O Jezu, dobra. Zaczyna się jakoś dziwnie, dawaj. Komentarz napisała Amela Mela. Pan od religii jest obrzydliwy i wnerwiający i mam jedną uwagę od niego. I tu uwaga. Uczennica po zwróceniu uwagi odezwała się do nauczyciela zwrotem fuck off. Amela Mela. Nie wiem, czy ty jesteś zdziwiona? No tak wygląda, jakbyś miała pretensje. Zdradzę ci sekret, tak po koleżeńsku. Kolegami jesteśmy. Nieważne, w jakim języku przeklinasz, to intencje dalej są te same i znaczenie się nie zmienia. Także, czy powiesz fuck off, czy nie pomagają, nie wiem, jak się przeklina po innych językach. Mierda, o, jak powiesz, to ciągle jest przekleństwo. I nie powinienem nawet takich mówić zwrotów tutaj, ponieważ jest to content family friendly. To jest family friendly kanał, tu nie można tak mówić. A kto tak powie, wylatuje tu. Także uwaga, osądzam, uwaga słuszna. Dostałam kiedyś uwagę, uczennica na przerwie rzuciła w kolegę chlebem. Tu taki zwrot akcji. A to była bułka. To w sensie, no... Co, ty nie widzisz różnicy? Różnica jest zasadnicza, tak? Za chleb też bym dał uwagę. Ale za bułkę? Za bułkę. Maja z koleżankami rzucają namoczonym papierem toaletowym o sufit i czekają, aż spadnie. To nawet ja nie wpadłem na to, żeby tak w szkole robić. A wydaje się nawet ciekawe to. Ale on jest tak nad moją głową. Aha. Teraz jakby świadomie czekam na swoją śmierć, bo wiem, że mi spadnie na... Halo, poczekaj do końca odcinka, dobra? No, nie rozumiem. Gdy upomniałem jedną z uczennic, że jej sposób cięcia papieru jest bez sensu, Jagoda, bo tak miała na imię, powiedziała, cytuję: pan jest bez sensu, jak dżem z butelą. Kto to w ogóle je? I zaczęła się drzeć na całą klasę jak Tarzan. To był Tarzan. Pozdrawiam, papryku. No pozdro. No coś ta Jagoda taka trochę niestabilna psychicznie się wydaje. Uczeń na lekcji WF-u uderza kijem w słup, tłumacząc, że gra w Fortnite'a. To jest jakaś ściema. Kto w Fortnite'cie rozwala słupy? To jest metal, to się drewno farmi, a nie metal. Uwaga, kolegi. Uczeń udaje niewidzialnego, chowając się za mapą Rosji. No i jak
jakbyś się pytał, o czym jest ta seria, to to jest właśnie takie zwieńczenie tego, czego tu się spodziewać. Tu widzimy głupich ludzi z jeszcze głupszymi uwagami, także witam serdecznie w serii. Jeszcze znając, że się mu tak głupio nogi wystawały, bo na mapach się zawsze, wiesz, jest taki palik i... Nogi mu wystawały po prostu. Uczennica śpiewała ze wszystkimi w autokarze podczas wycieczki. Czy to jest przestępstwo, panie władzo? Mamy tu zbiegów chyba. Podoba ci się ten kanał? A może chciałbyś być jego częścią? Dołącz do Mordek Szczepana na Discordzie, gdzie razem możemy uczestniczyć w niesamowitych zabawach na live'ach. Siema, reszko moi drodzy! Czatować do woi o wszystkim ze wszystkimi członkami grupy i zdobywać unikalne, wielokolorowe rangi, po prostu dobrze się bawiąc. Daj się lepiej poznać. Link jest również w opisie. Uczeń na lekcji gra w szachy. Kiedy nauczycielka poprosiła go, aby oddał jej grę, powiedział: kup se, złodzieju. Nie mamy tu podanego imienia ucznia, ale Marcin, ona ci tego nie chciała ukraść, nie? Ona ci tego nie chciała ukraść. Chciała tylko, żebyś jej słuchał, nie? To jest lekcja, a lekcja się nie gra w nic. Nieważne, że to jest gra logiczna. To się mówi logiczne na to? Nieważne, że to jest gra mądra, czy to jest gra głupia. Jak coś odwraca swoją uwagę od nauczyciela, to jest zabronione w klasie. Nie wiem, mówię takie oczywiste rzeczy, jakby ktoś pierwszy raz wkroczył w ogóle do szkoły i słyszał czymś takiego jak szkoła. I no, tu siedzimy, tutaj mamy zeszyty. Nie wiem, tam stoi pani i mówi czasem coś. No i tam jest stołówka. Robią dobre kotlety. O, wiecie, jak w każdym odcinku jest taka uwaga, która nigdy nie miała racji bytu, tylko ktoś po prostu ma buźną wyobraźnię i chciał być na odcinku? Mamy i tym razem taką jedną. Słuchaj mnie. Uczenie marchewkę w trakcie lekcji. Po zwróceniu uwagi przez nauczyciela powiedział, że jest głodny, bo rodzice go nie karmią. Uderzył głową w stół i stwierdził, że boli go głowa z głodu. Koniec. No i to się stało, naprawdę. Że ty mu nie wierzysz? Oczywiście, że to się stało. Uczeń kika na lekcji, mimo upomnień nauczyć... Czy ja znowu muszę krzyczeć? A nie, już nie będę krzyczał. Ja to powiem delikatnie. Czy to już jest przestępstwo? Czy nie można kichać? To jest ciężkie do skontrolowania, nie? Ja w ogóle współczuję wszystkim osobom, które są na coś uczulone. Najgorzej chyba mają ci, co na pyłki są uczuleni. Ja jestem na nic uczulony, ale matko boska. Jak widzę te zakichane nohalce we wiosnę, czy tam jesień, nie wiem, w którą to porę roku, to naprawdę współczuję. Buzialec dla wszystkich, którzy coś mają którzy są na coś uczuleni. Uczennica ucieka przed nauczycielką, aby ostrzec klasę. XD. Chciałbym poznać genezę tej sytuacji, bo nie wiem, o co w tym chodzi. What the fuck? Zuzanna Bartnik. Uwaga kolegi. Uczeń przypiera młodszych uczniów do ścian i zadaje pytanie: gdzie jest Nemo? I jakby to dostało 700 lajków. Rozumiem. Aha. No i gdzie tu jest problem? Myślę, że będąc przyciśniętym przy ścianie, na takie pytanie jest tylko jedna odpowiedź. I to jest ta sama odpowiedź, co mówię, jak ktoś przyciska mnie do ściany i się pyta, czy ma problem. Czyli, no, dawno temu w trawie. Jakby get out. Okej, rozumiem. Mi dwa razy nie trzeba powtarzać. Jakby najgorsze jest wracanie po takim żarcie. Bo jak wychodzisz, to wiesz, że musisz wrócić, także głupio. Moja koleżanka dostała ostatnio taką uwagę. Gdy powiedziałam Nicole, by zmyła lakier z paznokci, uczennica wyszła z klasy i zamknęła się w toalecie. Gdy powiedziałam, by otworzyła drzwi, odpowiedziała: sram, wal się. True story. Zawiesili ją na dwa dni. Okej. Czy uwaga słuszna, czy nie? Zostawiam to w waszych rękach, moi drodzy. Proszę was do jutra o napisanie krótkiego wypracowanka, czy Nicola, nasza główna bohaterka dzisiejszej książki, dostała uwagę prawidłowo, czy też nie, z uzasadnieniem. Bo ja się nie będę w to babrał, to jest za trudna sprawa. To jest wasze zadanie domowe na dziś, moi drodzy. Zadane wam przez duchownego kudłanego spod wezwania: pomóżcie mu, bo już nikt nie umie. I na tej uwadze ja się wyłączam. Także... Nie poszli?
A papier nie spadł. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że chcecie kontynuację z tej serii. A jeżeli sam chcesz pojawić się na odcinku, to jest to bardzo, bardzo proste, ponieważ wystarczy, że napiszesz teraz w komentarzu poniżej swoją bądź kogoś, kogo znasz, uwagę ze szkoły. Także nie musi to być twoja historia, to chciałem powiedzieć. I to tyle. Ja was tylko szybko zapraszam na naszą grupę na Facebooku, która się nazywa Mordki Szczepana. Tak pisane jak tutaj. Aha, Seb wyłączył się aparat. To nic, dokończę to telefonem. Ponieważ jest to naukowo udowodniona najlepsza i najmniejsza grupa na polskim YouTubie. I to tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo za obejrzenie i jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, które są publikowane co tydzień na tym kanale i z live'ami, które są też co tydzień tutaj na tym kanale, to mój drogi, moja droga, subskrybuj ten kanał już teraz i bądźmy na zawsze razem. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień. Bye!